Udało nam się wyjątkowo szybko jak na nas znaleźć nocleg w jakimś hosteliku, całkiem niedrogim. A teraz przed nami już tylko mięso, pomidory, cebula i trąby. I sos, żeby Gucza mięso, 2000. Pomidory i cebula się nie wysypały. Tak, i sos. Gucza 2015, czas start. Dotarliśmy już do Gucci. Jak widać dookoła, jest tu bardzo, 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 bardzo tłoczno. Jak widać za nami, panowie popijają sobie piwko, jest wszystko fajnie. Tam pan policjant pilnuje, żeby nic im się nie stało. Idziemy słuchać trąb. Jesteśmy w Serbii na festiwalu w Gucci. Pierwsze co rzuciło się nam w Serbii w oczy to jedzenie. Wcześniej w miejscowości, której nazwy nie pamiętam, za ostatnie 220 dinarów, jakie mieliśmy w trójkę, kupiliśmy coś w rodzaju hamburgera wypełnionego cevapcici pomidorami i cebulą, który był wspaniały i jednym hamburgerem najedliśmy się w trójkę. 220 dinarów to około 7-8 zł powiedzmy. Teraz jemy coś, co jest jeszcze bardziej wspaniałe. To jest pleskawica, czyli kotlet z siekanej wołowiny przyprawiony na ostro. W takim placku, chyba drożdżowym, ale tego nie jestem pewny. Kosztowało to 250 dinarów, czyli około 9 zł. Jest w średnicy 20 cm. Dodatki według uznania, co tu dużo mówić, jest cudowne. Potwierdzam. Boję się tylko jednego, że jak skończę jeść to, to nie będę miał już siły zjeść czegokolwiek następnego. Jesteśmy pod pomnikiem Trębacza. Czyli jest to epicentrum festiwalu w Gucci. Wszyscy robią sobie tutaj zdjęcie, ponieważ jest to symbol tego festiwalu. Ja myślę, że o tej godzinie jeszcze większość nie jest w stanie wspiąć się na pomnik. Ja będę próbował. Za chwilę zdobycie pomnika przez Krzysztofa. Zbieramy się. 3, 2, 1, 0. Ruszamy. Będzie odjąć. Jakieś słowa do kamery? Było ciężko, tłumy przeszkadzały, ale jak zwykle muszaki dają radę. Tradycyjnie w tym sporcie należy odjąć minus 3 punkty za lądowanie bez telemarku. Sędzia pochodzi z Austrii i jest stronniczy. Thank you.
odwiedzamy Gudżę dopiero 2,5 godziny, a jesteśmy wykończeni jak po całym dniu. Wszechobecny hałas, tysiące ludzi, ogólny tumult, rumor i w ogóle jest po prostu jedno wielkie zamieszanie. Ale cały festiwal oceniamy bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Jesteśmy w Gucci i teraz będziemy pytać przechodniów, jak jednym słowem mogliby scharakteryzować festiwal. Jak jednym słowem mógłby pan scharakteryzować festiwal? A pani? No. Pytamy teraz innego przechodnia. Z jakiego powodu odwiedziłby pan festiwal w Gucci w przyszłym roku? Nie odwiedziłby. Wcale? Dziękujemy bardzo. Jesteśmy nadal w Gucci. W poprzedniej knajpie kapela złożona z w sumie nie wiadomo ilu muzyków zagrała nam prosto do ucha. To był co najmniej oktet. Tak, co najmniej oktet muzyków zagrał nam co najmniej do ucha. Sami nie słyszymy, co mówimy w tej chwili. Ja mogę tylko dodać, że po prostu było bardzo głośno i nigdy w życiu nie miałem tylu trąbek prosto w mózgu. Chciałbym jeszcze dodać, że jest to już piąta godzina zwiedzania Gucci i nasze siły witalne zbliżają się ku końcowi. Albo jesteśmy na festiwalu Gucci w Serbii od 5 godzin i od 5 godzin testuję lokalne serbskie piwa, które noszą nazwy Jeleń oraz Lew. Jak na razie Baratheonowie wygrywają 3-1 z Lannisterami. W tej chwili będziemy testować serbskie piwo o nazwie Niksiczko. Jest to mieszanina jednorodna z niezbyt obfitą pianą. Kolor jasny, jak widać, smak, zapach piwny, smak. Nieco goryczkowy, jak na ten klimat bardzo dobre. Tobie chyba śledzi, bo teraz. Proszę Państwa, festiwal Gucci, czyli na zadupiu wszechświata. Jedzie się tutaj 500 km z każdej strony. Wioska położona w dolinie, nie wiadomo właściwie gdzie. Na mapie nie istnieje. Festiwal dzieje się tutaj przez tydzień, jest tutaj mnóstwo ludzi, jak widać. Jesteśmy nawet my. Siedzimy w knajpie, w której menu jest wydrukowane na kartce żółtej, ale kartce z drukarki. Knajpa powstała na tydzień w piekarni. W poniedziałek nie będzie po knajpie śladu, a tutaj będą sprzedawać chleb. Tak się właśnie żyje w Gucci. Crazy Balkanese people, saluti alla tutti! Pivanje Kitchen Slam i Čočekom Anđeo Čuvar, novosadski trubači.